Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o rozegraniu na krypto dotyczącym Doge, czyli taki token, który był pierwszym z meme coinów. Zacząłem rozgrywać Doge'a tutaj w ostatnim czasie. Dokładnie, jeśli chodzi o to rozegranie, to w czwartek 28 marca o 11.03 wstawiłem tutaj screen, gdzie pokazany jest swing wzrostowy i utrzymanie 50% korekty do tej wielkości swingu wzrostowego. Jest reakcja wzrostowa, także tutaj nadal mamy utrzymanie tego pozytywnego sentymentu. Z tego też względu postanowiłem otworzyć pozycję long na właśnie tym tokenie po 0,2033 i już o godzinie 12.25 też 28 marca cena wzrosła mniej więcej do 0,21,5, także w bardzo krótkim czasie tutaj doszło do reakcji wzrostowej i teraz granica utrzymania na tym rozegraniu jest znów poziom. Teraz wcześniej mieliśmy tutaj swing wzrostowy i granicę utrzymania 50%. Teraz natomiast mamy kolejny ruch wzrostowy i granica utrzymania na poziomie 0,21. Jak widać z poziomu otwarcia, gdzie otwierałem, czyli tutaj było wejście, zrobiliśmy wzrost do prawie 0,23, czyli prawie 15% wzrostu. Natomiast mój docelowy target to poziom 26, czyli poziom około 30% wzrostu. 0,21 z tego względu, że jest to znów 50% utrzymania tego właśnie impulsu wzrostowego jako korekta wielkości tego zasięgu impulsu. Czyli jeśli spadniemy trwale, w sposób trwały poniżej, no to zacznę redukować już tą pozycję. Jeśli będziemy cały czas handlować poniżej, no to zredukuję ją w całości. I tak mniej więcej wygląda jedno z rozegrań, które przeprowadzam teraz w marcu na krypto. Natomiast 1 kwietnia podsumuję wszystkie rozegrania z marca i będzie to też podsumowanie od listopada do końca marca tego roku. Od listopada 2023 do marca, końca marca tego roku, wszystkich rozegrań, które były właśnie w kanale dyskusyjnym Crypto Trading przed halvingiem. Będzie to podczas spotkania online live o godzinie 20.00. Link do tego właśnie spotkania będzie w opisie do tego nagrania, jak również znajduje się on na szerokiej grupie Crypto Trading. Przejdźmy teraz natomiast do innych rozegrań. W ostatnim czasie mocno dynamicznie rośnie Bitcoin Cash. Dalej tutaj są sesje wzrostowe. Mocne wybicie ostatnich szczytów, czyli wyłamanie powyżej poziomu 520. Teraz mamy już poziomy powyżej 580. Przypomnę, że historyczne szczyty na Bitcoin Cash mieliśmy na poziomie powyżej 1640. Także do ostatnich szczytów mamy tutaj jeszcze 183%, a od dołka bessy zrobiliśmy w okolicach 514%. Na ten moment mocne takie punkty zwrotu, strzały podażowe, gdzie cena zaczęła bardzo dynamicznie wcześniej spadać, są blisko poziomów 1040-1050. I to mogą być poziomy docelowe, gdzie może być kontra rynkowa. Także do tych poziomów jest w okolicach teraz około 80%. Natomiast na Bitcoin Cash tutaj targety docelowe są dosyć wysokie, ale inne altcoiny jeszcze nie zaczęły rosnąć. No i tutaj mam na myśli Litecoina. Litecoin ostatnio lepiej zachowuje się od rynku, bo dzisiaj, gdy Bitcoin tutaj spada o trochę powyżej 1%. Na Litecoinie mamy mniej więcej
wzrost o 1,5% w górę. Także widać tutaj, że możliwe jest takie podbicie wzrostowe. Na Litecoinie taki docelowy poziom, gdzie jest mocny strzał podażowy, to poziom 180. Czyli łatwo policzyć, że od obecnych wartości jest to około 80% potencjału wzrostowego. Co do natomiast rozegrania, to nie tylko można to rozgrywać na futuresach, ale można też na tokenie lewarowanym pięciokrotnie, gdzie już wcześniej okresy wzrostu to dosyć wyraźne ruchy zasięgowe, bo tutaj mieliśmy 350% za drugim razem, podobna wartość 360 kilka procent i teraz od dołka już zrobiliśmy w okolicach 160-190%, a jeśli dojdzie do takich wzrostów około 80% na samym tokenie na rynku spot, no to tutaj według mnie będzie to wzrost nie tylko 80% razy token lewarowany 5. Oczywiście jeśli dojdzie do bardzo szybkiego wzrostu, to wychodzi nam, że tutaj mamy 400%. Będzie to mniej więcej przedział między 500 a 700% ruchu wzrostowego. Czyli od obecnych wartości tutaj możemy znaleźć się na poziomach powyżej 1,70, mniej więcej między 1,70, a sprawdźmy tutaj jak wygląda 700% od tych aktualnych wartości, mniej więcej 1,70, a 2,25. To wynika z tego względu, że jeśli token lewarowany tutaj rośnie, no to od kolejnych wartości procent jest po prostu większy. Nominalnie to się cały czas zwiększa, a procent liczony jest od właśnie nominalnych wyższych wartości. Żeby jeszcze to łatwiej zobrazować, teraz mamy wyceny w okolicach 25 centów. Tutaj będziemy mieć w okolicach 50 centów, a wzrost tokena pięciokrotnie lewarowanego od właśnie wartości tej niższej. To na przykład, jeśli tutaj dojdzie do 10% wzrostu, no to mamy tutaj przelicznik prosty razy 5, daje to plus 50, czyli mniej więcej 12,5 ruchu wzrostowego, ale już od właśnie tych wartości, jeśli znowu dojdzie do plus 10% wzrostu, no to będzie to stanowiło około 25 centów wzrostu od właśnie poziomu początkowego. Stąd też bierze się tutaj ten przedział między 500 a 700. Warunek jest taki, żeby na tokenie bazowym był bardzo szybki wzrost, nie było czegoś takiego jak wzrost, później postój dłuższy czas, bo każdy spadek w tokenie lewarowanym na wzrost, na long, powoduje, że tutaj jest taka erozja tych właśnie geometrycznych możliwości wzrostu. Żeby to łatwo zobrazować, weźmy sobie na przykład tutaj poziom w okolicach 100 i tutaj poziom 110. Wzrost od 100 do 110 to plus 10%, natomiast spadek o 10% z poziomu 110 to już tutaj poziom 99. 99 plus 10% to ruch wzrostowy na około 109, natomiast prawie 109, trochę mniej, 108,9, natomiast tutaj spadek o 10% to znów w okolice 98 i tak dalej. Natomiast tutaj mamy jeszcze pięciokrotnie lewarowany token, dlatego też tutaj tak bardzo ten token jest wrażliwy na wszelkie konsolidacje. W ruchach spadkowych spada pięciokrotnie mocniej. W konsolidacjach też tutaj jest właśnie ten czynnik wynikający z tego, że na spadkach 10% ten token mocniej spada, a cała siła wynika z tego, że na wzrostach tutaj nominalnie jest właśnie ten efekt zwiększenia tego zysku procentowego o wiele mocniej widoczny. Co do innych rozegrań na wzrost, to one są związane z tym, co się dzieje obecnie na Solanie, na tym, co dzieje się wokół
tokenów tworzonych na łańcuchu Solany, ponieważ ostatnio mamy tutaj do czynienia z dosyć mocnymi ruchami wzrostowymi. Zastanawiające jest to, jak właśnie ten dokładnie token mocno wzrósł. Również inne tokeny, takie, które prześmiewczo nazywają się podobnie do prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy jego kontrkandydata, czyli Joe Biden i Donald Trump. Tutaj oprócz psów, kotów, małpek, żabek, też właśnie jest próba takiego tworzenia tokenów. No i to obecnie przy tej hoście zyskuje na wartości. Jak widać tutaj w dosyć krótkim czasie, bo od 24 lutego z wycen w okolicach 30 centów, tutaj mamy wyceny już powyżej 3,5 dolara, także wzrost razy 10. No i wiele innych tokenów próbuje podążać właśnie w podobnym ruchu trendowym, w podobnej tendencji. Oczywiście pytanie, kiedy się to skończy. Może się to skończyć bardzo szybko. Według mnie takim sygnałem ostrzegawczym będzie to, kiedy będzie pierwszy rug pull, czyli wykasowanie praktycznie całkowitej wartości danego tokenu. Wtedy wiarygodność takiego rynku całkowicie spadnie do zera i trzeba będzie się wycofać. A póki co balonik jeszcze cały czas jest tutaj pompowany na tych tokenach. Pozdrawiam wszystkich i oczywiście nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.